24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa ponownie, Dorota Kania, a z nami kolejny gość w studio, Szymon Szynkowski-Belsenk, minister do spraw Unii Europejskiej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Cały czas Polacy zastanawiają się, Polska dostanie pieniądze z KPO, czy też nie. Widzimy, że KPO jest orężem w walce politycznej. Nie jest tajemnicą, że Unia sprzyja opozycji, a opozycja ma bardzo dobre kontakty w Unii Europejskiej. No, chociażby przez osobę Donalda Tuska. I jest to już w tej chwili oręż polityczny. Jak pan uważa, panie ministrze, dostaniemy te pieniądze, czy nie? Te pieniądze Polsce zgodnie ze zobowiązaniami instytucji europejskich, także tymi sformułowanymi przepisami i podjętymi decyzjami się Polsce należą. W związku z tym Polska te środki otrzyma. Natomiast powinniśmy zrobić wszystko, żeby Polska otrzymała te środki jak najszybciej. Bo no w właśnie, tej chwili, pytanie kiedy, panie ministrze? W tej chwili, w dobie kryzysu, w dobie najtrudniejszej zimy ostatnich dziesięcioleci, w obliczu której stoi cała Unia Europejska, w obliczu wysokiej inflacji w całej Unii Europejskiej, w obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę, która stwarza nowy kontekst geopolityczny, to wszystko sprawia, że te środki są nam potrzebne jak najszybciej. I dlatego otrzymałem takie zadanie, aby teraz walczyć, włożyć wszystkie siły w to, żeby Polska te środki jak najszybciej otrzymała. Kiedy je otrzyma, to wiele zależy tutaj od instytucji europejskiej, ale też od naszej determinacji. I nasza determinacja z jednej strony, ale też otwartość na dialog co do szczegółów, wyjaśnianie Komisji Europejskiej, intensywność tego dialogu jest bardzo duża w ostatnich dniach. No nie ma tygodnia, żeby mnie nie było w Brukseli, nie ma też tygodnia, żeby nie pracowały zespoły robocze negocjacyjne, ale po stronie instytucji europejskich po pierwsze chcemy zobaczyć, czy jest ta dobra wola, po drugie to tempo pracy, życzylibyśmy sobie, żeby było szybsze. Panie ministrze, powiedział pan, że jest otwartość Komisji Europejskiej. Myśmy widzieli parę miesięcy temu. Otwartość. Z otwartością Komisji Europejskiej poczekajmy. Dzisiaj trudno to przesądzić. No właśnie, bo chciałam do tego nawiązać, że widzieliśmy już otwartość pani komisarz, widzieliśmy otwartość Komisji, a później się okazało, że tej otwartości nie ma, że jednak względy polityczne i próba zmiany z władz w Polsce jest silniejsza, bo tutaj już politycy Unii nie ukrywają, że tak naprawdę pieniądze są walką o władzę w Polsce. Uda się komisji doprowadzić do zmiany władzy w Polsce? Pana zdaniem, czy nie? To jest właśnie ta duża obawa, że Komisja Europejska w ostatnich tygodniach i miesiącach wysyłała wiele sygnałów niesłychanie niepokojących z naszego punktu widzenia, pokazujących, że to finansowanie jest elementem gry politycznej. Chcemy to przeciąć, chcemy jasno pokazać, że nie ma dzisiaj żadnych powodów do tego, żeby Polska jako kraj frontowy, który wspiera Ukrainę, który mierzy się z wieloma wyzwaniami, tych pieniędzy nie otrzymywała i dlatego też intensywnie weszliśmy w ten dialog, wyjaśniając wszelkie wątpliwości. Natomiast dzisiaj trudno jeszcze przesądzić, czy rzeczywiście po drugiej stronie będzie ta dobra wola. Rzecz w tym jednak, żeby nie dawać żadnego pretekstu, nawet najmniejszego do tego, żeby próbować podważać decyzję o przeznaczeniu Polsce tych pieniędzy. Zwracam uwagę też na kontekst rozmów z Węgrami. Węgry są daleko dalej, można powiedzieć, od tego finansowania z KPO. Nie mają jeszcze zaakceptowanego Krajowego Planu Odbudowy, który my już mamy od czerwca zaakceptowany, ale w tej chwili Viktor Orban przyjął decyzję o przyjęciu kilkunastu aktów prawnych wychodzących daleko naprzeciw oczekiwaniom komisji. Można powiedzieć, że w formule praktycznie bezwarunkowej. To jest oczywiście węgierska strategia negocjacyjna. Można ją bardzo różnie oceniać. My bardzo jasno zarysowujemy granice w naszym podejściu negocjacyjnym, tymi nieprzekraczalnymi granicami. Granicami jest polska konstytucja, traktaty europejskie i nie zamierzamy negocjować w trybie bezwarunkowym z naszej strony. Wręcz przeciwnie, bardzo jasno zarysowaliśmy te warunki. Natomiast po drugiej stronie musi być też otwartość. Z naszej strony ta otwartość i gotowość do dyskusji o szczegółach. I także wtedy, kiedy będzie konieczność wprowadzenia w pewnych elementach drugo- czy trzeciorzędnych, nie naruszających tych pryncypiów, pewnych doprecyzowań, duża jest. Czekamy, jak będzie po stronie Komisji Europejskiej. Pan prezydent Andrzej Duda krytycznie
publicznie wypowiada się na temat działań Unii Europejskiej. I czy rzeczywiście już można powiedzieć dość, nie będziemy dalej rozmawiać w tym tonie, jakim nam narzuciła Unia, to znaczy ciągłego posuwania się, jeżeli chodzi o tak zwaną reformę wymiaru sprawiedliwości. Mówię tak zwaną, bo patrz widzianą oczami unijnych urzędników. Znam stanowisko pana prezydenta w tej sprawie. Pan prezydent jest na bieżąco informowany o przebiegu tych moich rozmów bezpośrednio przeze mnie i także kolejne tury rozmów są planowane w kontakcie z prezydentem, więc znam to stanowisko, utożsamiam się z tym stanowiskiem. Zgadzam się, że prezydent po tym, kiedy zaproponował rozwiązanie tego problemu odpowiednią ustawą, ta ustawa została przyjęta, mógł oczekiwać, że ten problem zostanie rozwiązany. Stąd dzisiaj też rozczarowanie prezydenta związane z tym, że cały czas Polska nie otrzymuje tych pieniędzy, jest zrozumiałe. Natomiast ja też pana prezydenta informuję o przebiegu tych negocjacji, wskazując na to, że dzisiaj no, trzeba podjąć mimo wszystko, mimo tych wszystkich wątpliwości, mimo także tego rozczarowania, tą próbę tego dialogu, bo dzisiaj na każdym odpowiedzialnym polityku ciąży obowiązek w tej trudnej sytuacji walki do końca o szybkie przyznanie tych pieniędzy. Dzisiaj byłoby głęboko nieodpowiedzialne odstępować od tego dialogu, rezygnować z tego dialogu, z tej szansy dla Polski, bo przecież ta szansa, ona się później odzwierciedla w decyzjach inwestorskich, w oprocentowaniu rentowności obligacji, we wskaźnikach, w ratingach. To wszystko jest, że tak powiem, można powiedzieć, definiowane w oparciu także o to, jakie są sygnały, czy my te środki otrzymamy i w jakiej perspektywie je otrzymamy. Więc dzisiaj trzeba zrobić wszystko w polskim interesie. Jestem głęboko o tym przekonany, żeby te środki otrzymać i o nie walczyć. Rosjanie poinformowali Polskę, że na Radę Ministerialną OBWE w Łodzi chcą wysłać Siergieja Ławrowa. Polska się na to nie zgadza. Ławrow jest objęty sankcjami. Już są głosy płynące z Kremla, że to jest bardzo zła decyzja. Czy rzeczywiście Ławrow powinien wjechać do Polski, czy też nie, jeżeli chodzi o z punktu widzenia dyplomatycznego? Bo Rosjanie mówią właśnie o zasadach dyplomatycznych, że w takiej sytuacji Ławrow powinien wjechać do Polski. Bez żartów, Rosja łamie wszystkie zasady prawa międzynarodowego. Nie szanuje zasad. Jest państwem, które jest państwem rozbójniczym w kontekście relacji międzynarodowych i jako takie państwo nie powinna powoływać się na tego rodzaju zasady i udawać, że nic się nie stało. Rosja jest państwem agresorem z wielu forów międzynarodowych. W ogóle została wykluczona. Nie widzę żadnej wartości dodanej z obecności Siergieja Ławrowa w Polsce i uważam, że ta decyzja, żeby tutaj Siergiej Ławrow nie przyjeżdżał do Polski, nie został zaproszony, jest decyzją absolutnie trafną. Co ciekawe, premier Turyngii mówi, że pochodzący z lewicy, przynależący do lewicy, mówi, że Warszawa musi się stać równie ważna jak Paryż. Podkreśla, że Rosja prowadzi swoją wojnę również z Niemcami, dlatego sankcje są nadal potrzebne. Troszkę odosobniony głos w polityce niemieckiej, kiedy Niemiec tak wyraźnie mówi, że Polska powinna być tak ważna jak Paryż. Nie aż tak odosobniony, chociaż czasami mniej słyszalny, bo wyostrzane na forum publicznym są często te głosy, które są kontrowersyjne, jak na przykład głosy płynące gdzieś z Saksonii, od premiera Saksonii, który się wypowiada za o konieczności refleksji nad sankcjami. Natomiast ze strony polityków landowych różnych płyną takie głosy. Ja je słyszę bardzo pozytywnie, doceniające rolę Polski z jednej strony, z drugiej strony opowiadające się za bardziej zdecydowaną polityką wobec Rosji, za rewizją tej niemieckiej polityki w istocie wobec Rosji, bo jaka ona w przeszłości była, doskonale wiemy. Te głosy płyną z zielonych, takie najmocniejsze, ale także z innych ugrupowań. Rzecz w tym, żeby one definiowały niemiecką politykę, bo w przeszłości bywało z tym różnie. Ci, którzy ostrzegali przed zagrożeniem, byli nieliczni, byli jak głos wołającego na puszczy. Chodzi o to, żeby dzisiaj te głosy definiowały niemiecką politykę, bo niemieckiej polityce potrzebna jest refleksja i zwrot o 180 stopni. A mam wrażenie, że ten zwrot został dokonany, ale na pewno nie o 180 stopni. No właśnie, dlatego, że Niemcy obiecali wysłanie żołnierzy dodatkowych na Litwę i tych żołnierzy nie ma. Media piszą wprost, kolejne rozczarowanie Niemcami. Niemcy nie chcą pomóc Litwie,
pytałam pana premiera Mariusza Błaszczaka, pana wicepremiera, czy przesmyk suwalski jest bezpieczny. Pan minister Błaszczak mówi tak, ale dlatego, że Wojsko Polskie jest tam, są żołnierze NATO, jest ochrona natowska. I tutaj też właśnie mamy kolejne rozczarowanie Niemcami, nie wysłali wojska na Litwę. Obiecanego, co trzeba bardzo, bardzo wyraźnie podkreślić. Dlatego dzisiaj, tak jak powiedziałem, polityce niemieckiej potrzebny jest rzeczywisty, a nie jedynie deklaratywny zwrot po 24 lutego. Przeszła polityka niemiecka przyniosła wiele szkód nie tylko Europie, ale samym Niemcom także. Stan niemieckiej armii dzisiaj to pokazuje. Refleksja jest więc konieczna i też naciska na nią opinia publiczna w Niemczech, ale brak jest rzeczywiście części elit niemieckich takiego zdecydowania w podejmowaniu decyzji. Wiemy, jak wyglądała kwestia tak zwanej wymiany okrężnej z wieloma krajami, w tym z Polską, która okazała się porażką. Wiemy, jak wyglądała właśnie kwestia tych dodatkowych sił, które miały być wysłane na Litwę. Wiemy, jak wyglądała kwestia wysyłki dodatkowego uzbrojenia na Ukrainę. To wszystko niestety nie świadczy o tej rzeczywistej zmianie, którą deklarował kanclerz Scholz w Bundestagu krótko po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Polacy przyjęli ze zdziwieniem, a politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to jest zła decyzja, nominację Andrija Melnyka na wiceszefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Pan Melnyk jest znany z antypolskich wypowiedzi, a właściwie może bardziej, jeszcze bardziej znany z wypowiedzi probanderowskich. Tak, rzeczywiście te wypowiedzi nacjonalistyczne, probanderowskie są nieakceptowalne i należy zastanowić się, czy tego rodzaju nominacja w tak szczególnym czasie przysłuży się relacjom polsko-ukraińskim. Zgadzam się, że można mieć w tej sprawie daleko idące wątpliwości. Wybuch w Przewadowie pokazał, że Polska jest rzeczywiście państwem frontowym. Czy śledztwo, pana zdaniem, panie ministrze, międzynarodowe śledztwo, to warto podkreślić, wyjaśni, co się tak naprawdę stało w Przewadowie i w jakim zakresie zostanie strona ukraińska dopuszczona do tego postępowania, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe? Jestem przekonany, że śledztwo to wyjaśni, jak sądzę, w nieodległym czasie, chociaż tutaj właściwym adresatem tego pytania rzeczywiście jest raczej prokuratura i Ministerstwo Obrony Narodowej. Natomiast było pytane Ministerstwo Obrony Narodowej. Zakres tego śledztwa też powinny te organy zdefiniować. Ja nie będę tutaj zajmował stanowiska w tej sprawie, ponieważ mój zakres odpowiedzialności nie obejmuje tego obszaru. I co jeszcze jest bardzo ważne? W końcu udało się przyjąć projekt rezolucji dotyczącej Rosji, uznania Rosji za państwo terrorystyczne. Przypomnijmy, wcześniej nie udawało się, było kilka prób, żeby takową rewolucję wypracować. Udało to się teraz, w ubiegłym tygodniu, na szczęście się udało i to napawia optymizmem, ale czy pana zdaniem, mając swoje doświadczenie międzynarodowe, pana zdaniem, panie ministrze, ta rezolucja zostanie przyjęta i jakie będzie miała skutki? No bo sama rezolucja wiemy, że jest tylko i wyłącznie deklaracją, która nie niesie za sobą kroków prawnych. To prawda, ale jest też silnym narzędziem, które mogą wykorzystywać rządy państw w podejmowaniu przyszłych decyzji. W tym sensie ma swoją wagę, ponieważ stanowi wzmocnienie argumentacji, kiedy jest prowadzona dyskusja o kolejnych koszykach sankcyjnych, kiedy są podejmowane decyzje o obejmowaniu embargiem kolejnych obszarów. Ja często podaję taki przykład, który jest gospodarczy, on może nie ma ogromnego znaczenia, ale jest niesłychanie wymowny, dotyczący rynku diamentów. No jest czymś głęboko niemoralnym, że w tej chwili sankcje nie obejmują rynku diamentów i diamenty Rosja może eksportować, importować. Ja tutaj nie ma tutaj przerwę, żadnego... panie ministrze, bo ja słyszałem takie głosy, że diamenty to jest tak maleńki łęk. Kogo stać na diamenty we współczesnym świecie? Więc po co Unia się zajmuje takimi sprawami jak sankcje na diamenty? Jest to rzeczywiście gospodarka
element może nie bardzo znaczący, choć też nie należy go lekceważyć, ale no, ma ten wymiar właśnie pewnej niemoralności, tak, że towar ekskluzywny nie jest objęty tym embargiem. Patrz, wąska elita, która z tego czerpie bardzo duże zyski, może sobie bez względu na ten konflikt zbrojny interesy z Rosją prowadzić. Ja uważam, że to embargo powinno być wprowadzone, a tego rodzaju rezolucja sprawia, że rynek diamentów objęty między innymi takimi regulacjami, że z państwami terrorystycznymi nie można w sposób swobodny tymi diamentami handlować, będzie miała wpływ, jak sądzę, na podejmowanie przyszłych decyzji w tym obszarze. Nie tylko w tym, ale uważam, że także w tym ze względu chociażby na ten wymiar, tak jak mówię, symboliczny, moralny, te decyzje powinny być podjęte, a sankcje powinny być zaostrzane systematycznie, ponieważ Rosja rozumie tylko język siły, w tym przypadku tej siły ekonomicznej uderzającej w gospodarkę rosyjską. I ostatnie pytanie. Dzisiaj mecz w Katarze, gra reprezentacja Polski, w dziwne mistrzostwa. Jak pan obstawia, panie ministrze? Wczoraj byłem o to pytany i mówiłem, że 1-0, ale im bliżej meczu, tym mój optymizm, jak to zwykle u kibiców bywa, rośnie. Więc dzisiaj już mam nadzieję, że to będzie więcej niż jedną bramkowa przewaga Polski. Stawiam na 2-0. No niepoprawni optymiści, proszę państwa, jak widać, także wśród polityków. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa. Moim gościem był pan Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję, panie redaktor. Dziękuję państwu.